Trzymaj. Trzymaj, trzymaj. Żeby z Piotrem, z Piotrem. Czerwonym? Już jest włączone. Aha. Chodź, chodź tak, ja tam idę. Idź tam z przodu. Dobrze, już teraz? Jasne. Pięknie wyszło. Dzięki. Super. Teraz ja. Ja teraz chciałem. Ty masz zdjęcie. Ale ja teraz dzisiaj. No, o, pirat. Zróbcie pirat. Z korsarzem. No co? To też musi być, nie? Tak, nie prawie. Nie, na pewno. Dobra. Fajnie. Jeszcze raz Piotr. To Piotruś ma oblężony jest dzisiaj. No. Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Właśnie widzimy tutaj oblężenie przewodniczącego Piotra Dudę. Nie prezydenta, nie myli z prezydentem Dudą. To jest Piotr Duda, przewodniczący związku. No to chcecie zrobić jedną? Nie wiem, czy przyjedzie. Czekajcie, wyraźnie. No, jest? I tak to wygląda. A co tam przemycasz? Co tam przemycasz? O, dla psa? Wszyscy idą za tą kiełbasą, bo pachnie. Wszyscy za tą kaszaną idziecie, co? Zapach kaszany to was podnieca. Cześć, cześć, daj, daj. Jak szaleć, to szaleć, dwa razy kaszankę. Kaszana i ogórek kiszony. Napadną ty. Spokojnie, nie bój żaby. Nie bój żaby, dam radę. A wy gdzie? Z chlebem i solą. A kaszana już jest. Kaszana już tam niósł jeden. No. Daj jednego wiatraczka. O. Wiatraczki takie rozdaje dziewczyna. A jak masz na imię, dziewczyno? Roxana. Aha. Roxana? Tak. Ładnie. Karcerka? Ja chyba nawalone. Nie. Jak widać. Na bisie. Tu nie pozwolę naszego pańskiego. O, właśnie. I powiedz mu prawdę. Tu jest? Zobacz, co się dzieje, zobacz. Nie jest rządu. I ale, tak myśmy, jestem... ale myśmy chcieli tylko tego. To jest kolega specjalista od palenia opon. No dobra, facet się sam zgłosił w nocy, balował, kurde, do nas się dostał. Jak mi to zgłosił dwa dni, to ale on wczoraj, oni wczoraj dopiero to balował. Oni by to wyrzucili, no. Wczoraj dopiero to robił. Boli tak, bo się dowiedział. Zawsze się znajdą jacyś rozrabiacy, nie? No właśnie, ty pierwszy, ja drugi. A ty, no ty jesteś pierwszy, bo ty paliłeś pierwsze opony, co? Nie mam jeszcze, nie mam wyroku. Ale masz opony, masz? No, to jeszcze się doczekasz. Idzie. Bogdan! Bogdan, dawaj! Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Tutaj nie. Mamy piękne... Czerwony korsarz jestem, nie szef. Czerwony korsarz, witam. Cześć, cześć. Ten szef to kto to był? No Piotr Duda, to przewodniczący Solidarności Komisji Krajowej. Przewodniczący Komisji Krajowej. No. Komisji Krajowej. No. To bardzo ważna postać. Nie mylić z Dudem prezydentem. Prezydentem, nie mylić, tylko Piotr Duda, a tamten jest też Duda, ale... Ja nie palę, ja marihuana haszysz. Co? Zależy co. Ja tylko zażywam tabakę. Chcemy myślę zażyć, nie? Zażywam. Nie mam przy sobie. Ja w Mistrzostwach Polski zażywanie tabaki. Czwarte miejsce zażyłem. Także ja to tam tego, ja to zażywam. A skąd pochodzisz? No jestem gdańszczanin, urodziłem się przecież. Czerwony korsarz. A Gdańsk to ponoć nie Kaszuby, nie? A po czym poznać Kaszuba? Wie pani? Po czarnym podniebieniu się. O, i żółtym pępku jest. Ale ja jestem rodowitą Kaszubką i co? A skąd pani? Ja pochodzę z Sierakowic, ze Sierakowic. Jak pani ma na imię? Beata. Beata, ładnie. No to witamy na terenie pirackim. A ja nie dostanę? Proszę. Dzięki. Jo. Ale uję, rodowita Kaszubka. Jo, a ja w wielu byłem w turnieju gawędziarzy kaszubskich występowałem. Wpiszcie w YouTubie Pomorska Telewizja Narodowa i znajdziecie to. Ahoj. Telewizja lądowa? Pomorska Telewizja Narodowa. Jaka lądowa? Wojsko jest lądowe. I marynarka wojenna też. Tu mamy samochody dla VIP-ów, dla prezydentów i dla innych. Mamy takie specjalne samochody, ładne. Tu regulacja ruchu. Tutaj obstawa cała. Pewnie przyjedzie prezydent może. Albo może już jest prezydent, bo nie wiadomo. Samochody są takie prezydenckie, widać. Elegancko i policja jest, wszystko stoi. Nawet ambulansa mają. I tam jest dla VIP-ów, o. Sala BKP jest dla VIP-ów teraz dzisiaj. Z warszawskiej rejestracje mają. Tak wygląda samochód dla VIP-a. Elegancki. No to samochody dla VIP-ów, może prezydent już jest.
Duda miał przyjechać też. Miał tak? Też? Ale ma... To tu gdzie idziesz? Klap Solidarności. Klap Solidarności. To pani tu zdjęcia robi? Aha. Kolorowe wiatraki, nie? Baloniki na drucikach. Kolorowe jarmarki. A pani skąd przyjechała? Ja stąd. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Witam, a pani skąd przyjechała? Z Przymorza, z Gdańska jesteśmy. No, witam, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Witam, pozdrawiam. Policja też przyszła. Rozpoznanie. Minersko, pirotechniczne. Aha. Patrz, rozpoznanie minersko-saperskie idzie. Nie podłożyłeś jakieś bomby tam? A pani to co tu przydziela, proszę panią, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, co pani tutaj ma? Jeśli pan jest tak miły, to proszę tak zrobić, tak zdjęcie, Solidarność. O, Solidarność tak, po kolei, to można jedno takie wziąć na wzór? Już pan ode mnie dostał. Ale ja już zgubiłem. Zresztą po co mi to potrzebne? A zresztą, skoro pan tak to wygląda, idziemy zobaczyć dalej, co tam się dzieje. O, tu jest kotwica, symbol nadzieja. Tu mamy kotwicę, tam oczywiście obstawiają z tymi wykrywaczami bomb i min. No niestety wejść nie można, możemy tylko filmować z tyłu. O, tu jest tylko dla VIP-ów, oni tutaj jedzą, gdzie VIP-y, VIP-y jedzą, różne VIP-y. Policja pilnuje, żeby VIP-y się najadły, a VIP-y se jedzą. No, Pomorska Telewizja Narodowa właśnie filmuje VIP-ów. Witam VIP-ów, Pomorska Telewizja Narodowa. To za płotem siedzą VIP-y, tam jest Rożno i Glin. Cześć, a ty co tu robisz? Skąd jesteś? Ja z Gdańska. Gdańska. Waszego miasta, tak jak witam, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Tak. Ja tu filmuję tych VIP-ów, jak jedzą. Tak? No. Jak jedzą. Jak jedzą. A policja ich pilnuje, żeby dobrze się najedli. Tutaj jest cały namiot dla VIP-ów. Też jedzą. No tam nie wejdziemy, bo tam nie wpuszczają. No i tak to wygląda. Tam była gazownia kiedyś, tu był dyrekcja, budynek dyrekcji Stoczni Gdańskiej. Tutaj właśnie tu był dyrektor Gniech w 80 roku. Okej, okay. A tam policja, widzę, manewruje. No cały plac obstawiony, Polskie Radio. Tia Brodes, dobrze, zbudował herbat w Polsce. No herbatę VIP-y mają dobrą. Tak to wygląda tutaj. I tu scena jest. No tutaj scena, będą ci ważni artyści. Więc to tak wygląda. Od tyłu, od kuchni. Pozgazujemy od kuchni. Tam oczywiście są radiowozy policyjne, wszystko jest poobstawiane. Widać tu, tu policja, tam policja. Tutaj ścieżka rowerowa. Tu nie chodzimy. I tak to mamy tutaj wszystko. Wszystko tu mamy. A wy czego pilnujecie? Trawy. No i dobrze. Tutaj mamy. Tu też mamy policję. O. Bo tutaj VIP-y są, to policja musi być. Tu policja, tam policja. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa. Witamy policję. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Pani tu pilnuje, żeby tu nie weszli. Tak. Niepowołane osoby, tak. Tak. Rozumiem. Tu same VIP-y tylko. Znaczy tutaj to są te... To są oznakowania, które wpuszczacie. Te. Identyfikatory, które takie. Mogą wejść. To jest skreślone, nie. 1, 2, 3 z takimi identyfikatorami. Muszą 3 na raz być. Artysta musi być też. Nie, organizator. Być jeden z tych. Jeden z tych trzech, aha, jeden z tych trzech. Tu podjeżdża jakiś artysta. No zobaczymy, co to za artysta. Witam panie Janie, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, witam. Witam. Czerwony korsarz, znany tu w Gdańsku. Stanąć? Stawaj tutaj chłopie. Nie, cię wygonią. Mogę tu cię stanąć? Wygonią cię. To jest strefa ewakuacyjna. Tam na tą nie stronę. Rozumiem. Sekundę, niech pan nie mówi teraz. To jest strefa ewakuacyjna, wyruszyła tam dalej, jeżeli nie ewakuacja, a tutaj? Nie, to wszystko, to musi być 5 metrów od... Tam gdzie te srebrne z tyłu, o zobacz panie Janie. Tam gdzie te srebrne można jechać. Cofnąć troszkę i tam o, Transcolor tam staje. Spoko. Pan Jan Pietrzak przyjechał, pewnie będzie występował nam. Fajnie. Przyjechał z Warszawy. Tu jazda próbna. No idziemy tutaj dalej. Zaparkuje pan Jan. A
tam profesjonalny kanał. Ostrożnie, bo tam rów jest z boku. Żeby w rów nie wjechać. Tu bliżej, bliżej. No tam widać nasze staną. To są budynki postoczniowe, puste. I tak to wygląda. Teraz jest droga, która będzie prowadzić do kanału. Do tego. Okej, tak może być. Witamy panie Janie. Witam. Może pan dwa słowa dla Pomorskiej Telewizji Narodowej Gdańsk coś pozdrawiam. Zrobić? Witam panie Janie. Z daleka droga z Warszawy. Tak jest. No i niech pan powie, co pan tu będzie dzisiaj przedstawiał nam. Ja śpiewam dwie piosenki. Aha. Bardzo mądre. Mądre. Bardzo dobre. No ja rozumiem, pan zawsze dobre. Pan dobrze dokłada do pieca tym skurwielom. Przyjechałem. Jakbym nie miał dobrych piosenek, to mnie przyjechał. No właśnie. Uważam, że trzeba coś z takiej okazji. Wie pan, ja pana zawsze podziwiałem. Ja myślałem, że pan zostanie kiedyś prezydentem, panie Janie. No niestety. Nie wyszło. Błąd naród zrobił. Dzięki temu jest w Polsce jak jest. No jest jak jest. No ja teraz działam w ruchu oburzonych. Tak jest. No ale Paweł Kukiz też nas wyrolował, zrobił sobie tam artystów, powystawiam na listę. No i powołaliśmy taki komitet Jedność Narodu. Chcę mieć nazwiska, żeby Jedność Narodu wygrać. Nie, mi się wydaje, że on bardziej kanalizuje nas, tych niepokornych, których potem rozstawia po kątach. Może on ma takie zadanie. Kto go wie? Nie, to tym źle nie osiągnął. Dla pana dam wiatraczek taki ładny, Solidarności. Będzie się dmuchało tam, w samochodzie on można założyć. Chce coś zrobić, ale nie bardzo się na tym zna, wie pan. No tak, on jest muzyk, on jest artysta, no. A artyści mają to do siebie, że chcą zaistnieć zawsze, za wszelką cenę. Nie wiem. No może zrobi na tym dobrą karierę. Coś pożytecznego i zrobi, bo no na pewno, no to Komorowski ja nie przegrał, odebrał mu kilka i to jest plus, i to jest plus. Czyli coś pożytecznego zrobił. Trzeba szanować. A co dalej robić teraz dzisiaj? Ja nie przyjechałem, żeby tu pana przed kamerą podczas... To znaczy nie dla mnie, to jest proszę pana dla telewizji, Pomorskiej Telewizji Narodowej. Ci pana słuchaczy, niech pan sam coś wymyśli, z kolegami się zbierzcie. No my cały czas się zbieramy i robimy, no. Ja będę kandydował na senatora teraz. O, i to jest tak to, się, jako tak bezpartyjny. Się. Nie poddawać. Nie dajemy się. No to do zobaczenia na scenie, panie Janie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, cześć. Pomorska Telewizja Narodowa, jak widać przybył Jan Pietrzak, no i zobaczymy go na scenie niebawem. Ahoj!